YouTuber znany jako Budda został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji, a wraz z nim 9 innych osób. Budda, czyli w rzeczywistości Kamil L., dzień wcześniej ogłosił zakończenie swojej kariery w internecie. Przed prokuraturą krajową jest Michał Gołębiowski. Witaj. Michale, powiedz, czy są już zarzuty i co wiadomo o powodach zatrzymania YouTubera znanego z pasji motoryzacyjnej i działań charytatywnych? Tak, właśnie jeszcze patrzę na oświadczenia prokuratury, bo to na razie jest to, czym możemy się sugerować i na czym opierać swoją wiedzę dotyczącą tych zatrzymań, bo to jest, tak jak powiedziałeś, tych zatrzymań jest w sumie 10. Ale nie ma. Rozmawiałem z prokuratorami tutaj z prokuratury krajowej i na tę chwilę wiadomo tyle, że właśnie Kamil L., znany twórca internetowy Budda oraz 9 innych osób są przetransportowani, są transportowani do prokuratury Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie. To tamten wydział, który zajmuje się przestępczością zorganizowaną, będzie ich przesłuchiwał i to od tych przesłuchań, od tego, czy w ogóle oni być może odmówią tych zeznań, bądź jak długo będą je składali, właśnie od tego zależy, czy dzisiaj, czy może w następnych dniach te zarzuty usłyszą. Nieco więcej rąbka uchyla komunikat Centralnego Biura Śledczego Policji, które mówi, że dziś od wczesnych godzin, to jest komunikat, policjanci wykonują czynności na terenie Warszawy, województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. I tu właśnie chodzi między innymi o te loterie, które na mediach społecznościowych Buddy miały miejsce. Na tym etapie sprawy dla dobra prowadzonego postępowania, czytamy dalej w komunikacie, nie przekazujemy szczegółowych informacji. Ale także skarbówka, administracja skarbowa także w mediach społecznościowych napisała już wprost, odwołując się do Kamila L., że są zabezpieczane jego pokaźny majątek. Na razie wiemy tyle, że właśnie w tych sprawach ten znany YouTuber, którego śledzi w internecie ponad 2 miliony, prawie 2 miliony 300 tysięcy subskrybentów, a także jego materiały ogląda się w setkach milionów odsłonięć. No teraz w najbliższym czasie będzie miał postawione zarzuty nie tylko on, ale także 9 innych osób. Czekamy na rozwój tej sprawy. Jak powiedziałem, już tym zajmować będzie się prokuratura krajowa w Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Sprzed siedziby prokuratury Michał Gołębiowski. Dziękuję bardzo.